Poszedłem do techników i mam samych graczy w ligi, a nie samych graczy, to się mówi. Mogłeś pójść na Humana i na pewno polski poprawić troszkę. Oj, matura w tym roku, oj, będzie kurwa ciężko widzowie. Słyszeliście historię kurwa z praktykami? No, u mnie z praktykami było po prostu tak, że mieliśmy taką książeczkę mieliśmy taką. Mieliśmy zapisywać po prostu, co robiliśmy każdego dnia na praktykach. Sprawa wyglądała u mnie tak, że moja mama jest fryzjerką i ma bardzo dużo kontaktów. No i po prostu odezwała się do znajomego z firmy informatycznej, jako iż miałbym pójść do niego na praktyki. No i co, dostałem tą książeczkę i sprawa wyglądała tak. Pewnego dnia zasiadłem sobie grzecznie na dupce, otworzyłem dziennik i pisałem tak. Dzisiaj formatowałem 15 laptopów. Wczoraj formatowałem 15 laptopów. Wczoraj instalowałem system Windows Vista. I tak popisałem. Poszedłem do pana, podpisał się pod tym i praktyki miałem zrobione. Dzisiaj na rozpoczęciu klas 1 technikum jakiś koleś przyszedł z mamą, która za nim łaziła i całowała po czole. Ojeju, ojeju, żeby się nie popłakał tylko, kurwa, biedactwo jebane. Ale wiecie czego, ja się nie mogę doczekać, jeżeli chodzi o w ogóle te kurwa rok szkolny? Już kurwa się nie mogę doczekać na Facebooku tych wszystkich artykułów. Dziewczynka popłakała się, bo została wzięta do tablicy! Boże kurwa, nie mogę się doczekać tych wszystkich kurwa, wszystkich artykułów, nie? Moja córka pozywa szkołę, bo kazali jej kurwa poprowadzić rozgrzewkę na WF-ie. Co powiecie na rozdział 4? Straty ludności, migracje i przemiany gospodarcze. Dopiero teraz trwają w Polsce skomplikowane badania nad rozmiarami należnej Polsce rekompensaty za te straty. Oddajcie Lwów, kurwa! Spotyka się z protestami. To polski teren! Boże, kurwa, nie mogę. Co chcesz, mamo? Nie krzycz? Nie, czytam po prostu, kurwa, co jest w tych książkach teraz. Słyszałaś to na przedmiocie? Spatologia. Jak ja chodziłem do tych bazy, to przecież normalny był, kurwa, wośp? Jak to było? No. No, a teraz jest chuj, kurwa. Jest hit. Wośp? No jakoś tak to się nazywało, widzowie. Ludzie się ruchają dla przyjemności, ale na przykład potem podejmują decyzję, że chcą mieć dziecko. Na przykład powiedzmy taki Freezy Versov, teraz się dupcą dla beki, ale powiedzmy za, nie wiem, 2, 3, 4 lata se zrobią kurwa mini Freeza i będą kochać to dziecko, tak? No to nie jest tak, że to dziecko nie będzie kochane. Ale pamiętajcie, widzowie, tak! Seks tylko przed ślubem. Tfu, kurwa. No i... A, dobra, nieważne. Kurwa, nieważne. Oraz skoro udało nam się odpowiedzieć na pierwsze pytanie, nie, to chętnie nauczę na kolejnej rzeczy. Mamy jako produkcja. Przeważnie tak. Dzisiaj na apelu koło mnie dwóch typów się kłóciło, który wcześniej zaczął palić fajki, jakby to było fajne. Pierwsza klasa techniki informatyk BTW. A ja pierdolę. Co od młodego tytułu podkradłem? Nie. Co? Poczekaj. Bo ja dopiero teraz to przedłożyłem. Streamerzy dają tytuły dotyczące aktualnych trendów? Nie, niemożliwe. Co? Dwójka ludzi wymyśliła ten sam tytuł? Nie wierzę. Dobra, ten chcę, ten taki malusieńki. Jest teraz tytuł streama trademarked. Wiecie, gdzie jest dzwoni? O Jezus Maria! Na 12, dobrze widzę, na 12, na 12, na 10, na 10, na 11. Ale się wyśpisz! A kończysz na przykład tutaj o 19:25! Tutaj chłop będzie do 21 siedział! O cholera! Ale zobacz, jak się wyśpisz. Idziesz do szkoły, człowieku, na którą? Na 12:40. To zobacz to, wstajesz godzina 8 i zobacz tak, 2, 4, 6. Zobacz, 6 gierek Valoranta możesz strzelić przed lekcjami. Boże, to byliśmy w Warszawie i tam był taki mural. Widzowie, wytłumaczcie mi to. Kto ich uczył sylabowania? Patrz, odpowiedzialność, konieczność. I teraz tak, odpowiedzialność. Jest poprawnie? Jest, ale koniec, znoś, a nie konieczność. O co chodzi? Co to znaczy koniec znoś? I czemu to nie ma ci? O co tu chodzi? Koniec znoś? Odpowiedzialność? To w ogóle jest jakieś zepsute, bo to jest jakiś inny język? Albo w ogóle to, co mi się na tym muralu najbardziej podoba? Póki my żyje. What? Design tego muralu jest tak chory. Zmieniłam wygląd swojej twarzy. W końcu, znaczy... Cześć! Super!
Ej, właśnie, pokażcie mi tego całego czajnika, bo słyszałem, że to jest jakiś niesamowicie wybitny Uber content, najlepszy na polskim YouTube. Co to jest? To jest bezludna wyspa i nie ma tutaj nikogo poza nami. Naszym zadaniem jest spędzić tutaj 50 godzin w totalnej samotności. Znajdujemy się ponad 7000 km od domu, a najbliżsi ludzie Elon są ponad. Trafiliśmy na tę wyspę, bo razem z wami wbiliśmy 1 000 000 subów w niecałe 12 miesięcy i jest to naprawdę szalony wynik. Ja do tej pory nie wierzę, że tutaj jesteśmy i że to wszystko dzieje się naprawdę. Dlatego jak wbijemy 2 miliony subów, to zrobimy... Jezus, jaki to jest przemontowane! Ile tu jest rzeczy! Minęło 31 sekund. Ej, naprawdę dzieci w tej chwili muszą dostawać tyle efektów różnych rzeczy na milisekundę, żeby nie odejść od monitora. Ej, nieironicznie trochę boli mnie głowa od oglądania tego. Musimy podzielić się na dwie grupy. Jedna grupa idzie eksplorować wyspę, czyli idzie w dżunglę z nadzieją, że nie trafimy na żadne tygrysy. Jak ty chcesz trafić na tygrysy na wyspie, co ma tyle co boisko do koszykówki? Ej, widzowie, to jest ten niesamowicie super content, na którym Freestack się spuszczał na Twitterze? Nie jest to chujowe. Fajnie to się ogląda do jedzenia, ale to nie jest jakiś wow mega. Mnie to nudzi trochę, znaczy boli mnie głowa. Zamiast na jednym prostym kadrze postać przez 10 sekund i pomówić do kamery, to on wiesz... I wiesz, i tu się zmienia, tutaj on się klonuje, tutaj napisy, jep, trzy zegary, czejku, jep, tutaj nagle pojawia się globus, zdjęcia zwierząt, zdjęcia twojego starego. Jesus! Ale z dziwcy, zachwerka stąpuje. Miejsce nowe, no. Ale jest taki stres, że w ogóle generalnie mam tutaj gulę. Nie, nic nie mówcie, już nic nie słyszałam, słuchajcie, stoję. Ale macie cóż! Schodzi, bo jestem gdzieś tam w ty... No to na rozpoczęcie roku. Mówisz? Zobacz, co dzisiaj zrobiłem widzom. Teraz czuję smak wakacji. Teraz czuję smak wakacji. Teraz czuję smak wakacji. Teraz czuję smak wakacji. O kurwa, zaciął się Spotify, so. No. Cześć. O, tu też jest kolejna za nas. Kto to jest? Poczekajcie, muszę się doinformować. Współpraca. O, muzykę robi! To jest muzykiem, tak? Ten ból, który miałem. Pamiętam. To ciepło, nie no, widzowie. Dałbym wszystko. Za dotyk, za włosy, za oczy, za myśli, które nie dają zasnąć nocy. To wina Miksu, nie jego. On umie śpiewać, tak? Plus jeden, zgadzacie się? Super. Mogę wam coś powiedzieć, nie wiem czy potwierdzić, ale szliśmy sobie z Oliwią przez Nowy Świat w Warszawie i spotkaliśmy Dona Casio. I IRL też ma takie problemy ze złożeniem zdania. Jak poderwać dziewczynę z 8 klasy, jestem w 4, ostatnio powiedział mi cześć. No to już jest generalnie 90% trudów za tobą. Już ona zrobiła pierwszy krok, więc teraz ty już tylko z górki. Podchodzisz do niej i mówisz tak. Hej mała, srałaś? Czy to ode mnie tak jebie? Już jest twoja. Dobra, widzowie. Muszę się do czegoś przyznać. Ostatniego dnia, jak byliśmy z Oliwią w Warszawie, po 3 dniach wyjazdu, tam 4, zostało nam pół masła i kilka jajek. I stwierdziliśmy, że tego nie zjemy, bo będzie trzeba pójść wyrzucić. Więc pojechaliśmy na pokój, na piętro minus 1 i tam przy wyjściu z klatki na garaż stała pani. I ją zapytałem, gdzie jest ten śmietnik? Pokazała mi palcami, no i tak idę. I to wcale nie było wejście na śmietnik, tylko to było identyczne wejście do klatki, tylko że numer 4. My byliśmy w klatce numer 2. I tak stoję, myślę, kurwa, no przecież nie wrócę z tym masłem i z tymi jajkami, bo wyjdę na idiotę. Więc spanikowałem, położyłem to jebane masło i jajka na ziemi, uciekłem. Wróciłem i chuj. Tak, nie wiem kto to jest. Aha, to jest ten Feral cały? Niezły. O nie, Simon się topi, dookoła niego pływa rekin. Go próbuję zjeść, Simon. O, mamy 100 drewna, możemy zbudować tratwę. Okej, okay. Hop. Ile cię po ciebie, mordeczko? No, chodź, tu rekinie zabije cię. O, pomagamy mu? Zabijamy rekina? A, albo nie? I cofamy, ratujemy go. O nie, pójdzie za nami rekin, co za typo. Do kowanko i
gościu jest uratowany. Jej! I teraz jest naszym pracownikiem. O, intruz przyleciał. Egrel Jennifer. O nie! Jenna. Chodź tu. Ale nie mogę jej trafić. Ja pierdolę, mogłem nagrywać Robloxa i mieszkać na złotej 44, a nie. Dobra, spotkali się z kimś jeszcze fajnym? Typu... Czyli nie. Czyli nie. Nie napina się. Poczekaj! Ja dole, poczekaj! Co ja widzę, widzowie? Nie puszczę go, nie puszczę go! Nie puszczę go! Czujesz? Zostaw mnie! Nie! Chcę kończyć odcinek! Zaraz chcę się ubrać! I co? No, ja sam się podam! Dobry git. Kurwa! I love you, Misha. Ja pierdolę. Jeszcze. Kurwa, co mi pcha? Spike down, beat. Bomba jebana. Esports ready, kurwa, team, nie? Ja, taka sraka, to chuj. Może nawet jutro mi poopowiadacie. Top 5 random capibaras. Numero 1. Michelle Capibara. Top 5 random capibaras. Numero 1. Michelle Capibara. Trzymajcie się. Do zobaczonka. Cześć.